Wystawa na krakowskich Plantach w miesiącu październiku nosi tytuł Polscy Amerykanie, Amerykańscy Polacy. Wybierając postaci, osoby i miejsca, staraliśmy się wybrać takie historie, które będą dla wszystkich poruszające i taki zestaw tematów, w którym myślę każdy z nas, krakowianin czy gość przyjeżdżający do Krakowa w tym okresie, w który może się wpisać. Więc mamy chociażby niezbyt oczywisty i bardzo znany wątek z życiorysu premiera Paderewskiego, o którym być może nie wszyscy wiedzą, że był także zamiłowania winiarzem. W kalifornijskim Paso Robles miał swoją winnicę. Jesteśmy tutaj przy Majku Krzyżewskim, przy plakacie pokazującym polskiego pochodzenia sportowca. Mamy fizyków, mamy osoby pracujące w NASA, więc mamy niesamowity zespół i zestaw osób, które są Polakami, świetnie reprezentowali nas w Stanach Zjednoczonych. This is a very significant exhibition because we really wanted to pay tribute and honor the Polish Americans and their contributions to both Poland and the world. We decided to open this exhibition in conjunction with Polish American Heritage Month, which takes place every October in the United States.